Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy, gdzie spotykamy się co jakiś czas, żeby sobie pogawędzić o książkach. Nie tylko o książkach wydawnictwa Klinika Języka, ale także o książkach innych wydawnictw, z którymi się zaprzyjaźniliśmy i których książki promujemy. Proszę Państwa, trzecia już z tej serii po dwóch teatrach, po dwóch lwach i teatrze i po recepcie na miniony. Książka wydawnictwa Jacka Kusińskiego z Łodzi. Bardzo ciekawa pozycja, proszę Państwa. Zatytułowana przekornie Bezbronne miasto. O czym jest ta książka i co to jest za dzieło? Proszę Państwa, to jest zbiór pamiętników i dokumentów dotyczących tego, co działo się w Łodzi i okolicach w latach wojny, pierwszej wojny światowej. Są tu rzeczy niezwykłe, o których zaraz powiem. Przede wszystkim jest pamiętnik Mieczysława Herca, ojca Zygmunta Herca, tego, który tworzył kulturę paryską z Jerzym Giedroyciem. Pamiętnik chyba nigdy nie wydawany, a może jeżeli to w jakichś ilościach i w jakichś zakresach niedostępnych dla szerszego odbiorcy. Pan Herc był postacią nie tylko dla Łodzi, ale w ogóle dla całej międzywojennej Polski postacią ważną i wybitną. Ja sobie, proszę Państwa, wezmę ściągawkę, żeby, rzadko mi się to zdarza, ale jestem trochę już zmęczony tym, więc muszę sobie pomóc ściągawką. Pan Herc był absolwentem uczelni technicznych, był kupcem, był handlowcem, więc on tutaj od podszewki opowiada o sprawach, które w Łodzi stanowiły samą esencję życia, tak? Czyli o interesach. O interesach. Proszę Państwa, do tego mamy wspomnienia Violetty Turstan, czyli pani, która w czasie I wojny światowej popełniła tutaj posługę pielęgniarską. Była to pielęgniarka brytyjska, więc ja się uśmiecham, proszę Państwa, bo o brytyjskich pielęgniarkach myśmy już sporo rozmawiali i o miejscach, gdzie one rezydowały, o tym, że armia niemiecka bardzo ich nie lubiła i potrafiła nawet rozstrzeliwać brytyjskie pielęgniarki, albowiem ich funkcja obejmowała także inne, poza pielęgnowaniem chorych i rannych, obszary działalności. Proszę Państwa, oprócz tego jest w tej książce jeszcze coś, co ja bym kiedyś może chciał wydać, ale nie mogę, dlatego że to jest zbyt obszerne. To jest olbrzymie dzieło pana Blocha, sławnego żydowskiego inwestora, który zbudował kolej transsyberyjską. Dzieło pod tytułem, przypomnę sobie, Przyszła wojna. To jest, żebym dobrze powiedział, to jest 7 tomów, proszę Państwa, 7 tomów analiz gospodarczych i politycznych skreślonych ręką człowieka, który miał władzę, władzę realną, tak? Jan Gottlieb Bloch był człowiekiem władzy i pieniądza. I oczywiście, że on nie sam napisał te 7 tomów, że to on położył tam swoje nazwisko, no ale to też nie jest tak, że on tego nie ruszył, prawda? Więc on na pewno podjął studia. Jest to potężna praca, która w zasadzie w Polsce jest nieomawiana i nikt poza jakimiś takimi entuzjastami postaci, którzy Blocha oświetlają takimi światłami rampy, tak? Takim wodewilem, nikt się tym nie zajmuje. No a tutaj, proszę Państwa, mamy przetłumaczony fragment książki Jana Gottlieba Blocha Przyszła wojna. Dlaczego to tak wydawca wymyślił? No dlatego, że cała ta praca dotyczy zapomnianej operacji łódzkiej, zapomnianych manewrów, jakie armia niemiecka zastosowała wobec armii rosyjskiej, niszcząc i odrzucając tę armię na wschód. Tutaj, pod Łodzią, wtedy pod Brzezinami narodził się Blitzkrieg, czyli koncepcja wojny błyskawicznej. Mniej więcej w tym samym miejscu, niedaleko Bolimowa, zastosowano po raz pierwszy w tej wojnie gazy bojowe. Żołnierze rosyjscy zostali wytruci przez armię niemiecką. To jest do dzisiaj upamiętnione w Bolimowie i w Skierniewicach. Proszę Państwa, dowodził tymi manewrami, tym Blitzkriegiem pan Litzmann, przez co Łódź w II wojnie światowej przez Niemców została nazwana Litzmannstadt.
My się nigdy nie zastanawiamy dlaczego. Być może ktoś w Łodzi o tym wie, ale jak wiemy, Łódź jest osobnym kosmosem, bardziej osobnym kosmosem niż Kraków. I w mojej ocenie głębszym i jakby to powiedzieć łatwiej dającym się zaakceptować kosmosem niż Kraków. Więc wszyscy, którzy są poza Łodzią, muszą się Łodzi uczyć i Łódź starać się zrozumieć. Niewiele osób stara się to robić, ale ja się staram. Może nie z takim zaangażowaniem, jak powinienem, ale się staram zrozumieć to miasto. Kolportuję i sprzedaję książki o nim. Cenne i ważne. Proszę Państwa, Litzmannstadt od nazwiska generała Litzmana, który operował błyskawicznie i zajął to miasto w czasie I wojny światowej. Proszę Państwa, co jeszcze się wtedy stało? Tytuł Bezbronne Miasto, dlatego że miasto było pozbawione w zasadzie samorządu. Zarządzane było przez Rosjan ręcznie. Był to ośrodek przemysłowy zbyt ważny, żeby można było tam utworzyć jakieś organizacje samorządowe. Natomiast w momencie zagrożenia Łódź się zorganizowała sama. To jest jedna z łódzkich legend, które nie zostały później wykorzystane przez nikogo. Łódź się zorganizowała sama i powstał komitet, dzięki któremu to miasto przetrwało wojnę i okupację niemiecką bez grabieży, bez jakichś straszliwych ekscesów, bez niszczenia mienia i zabijania ludzi. Oczywiście za tym wszystkim stali łódzcy fabrykanci, czego się w PRL-u nie wspominało, bo nie, prawda? No bo to by kolidowało z doktryną przodującej klasie społecznej, jaką byli, prawda, robotnicy. Oczywiście za tym wszystkim stali również przemysłowcy żydowscy, prawda, których w Łodzi było najwięcej. Proszę Państwa, począwszy od szpitali, gdzie pracowały brytyjskie pielęgniarki, skończywszy na szkołach, które nie zaprzestały działalności, na ogródkach, które zakładano w mieście po to, żeby miasto otrzymywało, mogło być zaopatrywane w warzywa. Wszystko to w Łodzi funkcjonowało i działało. Wszystko to zostało zapomniane. Począwszy od szeregu operacji zwanych Bitwą Łódzką, które zostały gdzieś tam zagrzebane i o których się nie mówi, skończywszy na tej budującej działalności społeczeństwa łódzkiego. Przez długi czas, proszę Państwa, mówiono o Łodzi, miasto czterech kultur, jakieś koncerty się odbywały, jakieś śpiewy i tak dalej. To wszystko miało charakter moim zdaniem niepoważny, dlatego że wszyscy się ekscytują tymi erupcjami kulturalnymi. Jak jest dobry aktor, to ładnie zaśpiewa. Tak powiem, jak jest słabszy, to zaśpiewa słabiej, tak? Można się tym oczywiście podniecać, ale przymusu nie ma. Natomiast tutaj mamy informację o nieprawdopodobnej zupełnie działalności lokalnej społeczności. Lokalnej społeczności bardzo przywiązanej do tego swojego miasta. Proszę Państwa, trzecia książka o Łodzi, Recepta na miniony, dwa wlwy i teatr, Bezbronne miasto. Ja będę mówił o jeszcze jednej książce o Łodzi, której dzisiaj nie przywiozłem, ale którą przywiozę w następnym razem, być może w przyszłym tygodniu, która się nazywa Szalone miasto. Jest wstrząsająca, z niej czerpię różne inspiracje, do czego to nie powiem, ale czerpię. Więc proszę Państwa, będę o tym jeszcze gadał i do tej książki też powrócę. Na razie to wszystko serdecznie zachęcam. Bezbronne miasto, Łódź 1914-1918. Bardzo dziękuję.